Pociągnięcie lub przesunięcie w zakresie 5 do 8 cm zajmuje zwykle 4 do 5 sekund. Rzadko kiedy więcej, chyba że mamy do czynienia z wyjątkowo mocno utrwalonym zablokowaniem. W przypadku wykorzystywania techniki odruchowego nacisku lub kompresji niedokrwiennej, konieczne może okazać się znacznie dłuższe utrzymywanie nacisku w jednym miejscu. Jednak w trakcie zwykłego badania czy postępowania terapeutycznego kciuk przemieszcza się jak swego rodzaju sonda próbująca przepchnąć zastój podczas ogólnej, niespecyficznej terapii tkanek. Ze względu na znaczną zmienność osobniczą nie można dokładnie ustalić wielkości siły nacisku koniecznej do aplikacji technik mięśniowych. W trakcie badania staramy się określić opór testowanych tkanek i precyzyjnie dopasować do nich odpowiednią siłę. Tak więc stosowany nacisk będzie ulegał stałym zmianom w zależności od tego, co w danej chwili odczuwamy. Podczas terapii wykrytych zaburzeń prowadzonej bezpośrednio po czy też w trakcie badania wykorzystuje się silniejszy poziom nacisku. W znacznym stopniu zależy on od celu zastosowania postępowania leczniczego. Hamowanie, uzyskanie lokalnego rozciągnięcia, przepchnięcie zastoju. Oczywistym jest też, że w rejonach, w którym tkanka mięśniowa jest cieńsza, zastosowany nacisk będzie lżejszy niż w obszarach lepiej osłoniętych grubą warstwą tkanki mięśniowej, jak na przykład w okolicy pośladków.